Hej, witajcie, z tej strony Cosmex. Dzisiaj jest już filmy taki z inkubacji. Lecimy znowu z inkubacją. Tu jest, dokładnie wam powiem, 90 jajek. To muszę poprawić sobie. I tu jest jeden inkubator. Tyle jest tu jajek. A tu jest drugi. Tego nie będę otwierał, bo powoli temperatura wraca. Ale wszystko widać. Tutaj w tym inkubatorze są 3 jajka gęsi i 15 kaczych. Idziemy tutaj, powiem co tutaj jest. Tu mam wypisane na kartce. Jest tak. 7 jajek od Feniksów. Odniosek jest 16. A właśnie, chyba nie dołożyłem wczoraj. Nie dołożyłem, to dobra. Feniksy 7, Nioski 16, Kochiny olbrzymie 14, Brodacze 2, Sebryczki 1, a Jamketawa 3, Czubaczki 7 jajek i niewiadomych takich, których nie wiem, które są, wtedy chodziły wszystkie razem, to mam 39. I nie dopisałem, wczoraj tu włożyłem jeszcze jedno jajko tych odniosek, więc 90 jajek wszystkich i niosek wtedy jest 17 jajek. No i to tak wygląda jajko o tu i od sebryczki na przykład, a od brodaczy o tu jest na przykład, o tu jest jajeczko od brodaczy. No, tu jest na przykład odnioski, a tu pod spodem jest odbrodacz. No. Lecimy znowu z inkubacją, trzecia inkubacja już w tym roku. Tak, jest plus. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest sporo jajek od kochinów, bo aż 14. I jeszcze jest wtedy, jak zbierałem razem, jak chodziło wszystko. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co tu jeszcze jest fajnego? Na pewno jest sporo czubatek, bo tu jest czubatek pozbierane, o te wszystkie. O tu, o te wszystkie, to są, te białe są od czubatek. Pieniądze są jeszcze od Feniksów, tu na przykład są od Feniksów. Tu dwa, tutaj jeszcze kilka, o te. No. I tak to wygląda, teraz czekamy tylko 21 dni. Za 7 dni prześwietlę. To będzie tak. A łukaczek i gęsi czekamy 26 łukaczek i 31 gęsi. No. Dobra, to by na tyle. Więc dzięki za oglądanie, do następnego. No i cześć.